nie zejdzie na psy, nie da rady, co ty? TV gnie synapsy i priorytety mąci. Przez mas media wychowani, jak tu mają wyjść na ludzi, gdy kolejny tani wzorzec znów im robi z mózgu wodę. Patrz, wzór mężczyzny zastąpiony wzorem cioty. Gruby Amerykanin, co boi się swojej żony. Nie miałby nic w życiu, ale w TV ma dupę i pracę. Przekaz jasny telewidzu, iść przez życie z McDonaldem. Tolerancja, wiesz? Tolerancja jest spoko. Możesz być gruby, płytki, możesz być idiotą. Możesz być gejem, z tego robi się już trend. Każda panna ma życzenie mieć swojego gay friend. Nie jestem homofobem, broń Boże, ale to chore. Robić z tego modę jak na iPod i pochodne. Naćpani demokracją na skraju przedawkowania. Mylą słowo tolerancja z czymś, co zaczęło ich zjadać. Zjadać od środka. Wierzę w to, co podpowiada serce. Taka prawda. Pierdolę modę. Układy, kolekcje. Każdy ponad każdym. Wszyscy najwyżsi. Nie jest lekko. Mózgu papka, plastiki i dolary. Szalona szesnastka, otępiana przez swych starych. Fura za pół bańki, jako ich miłości dowód. A telewidz od widoku znów dostaje ślinotoku. Miłości substytutem, kolejne zero na koncie. Im więcej ich, tym mocniej i goręcej kochać możesz. Hajs łata każdą dziurę, tak jak asfalt drogę. Tata rozpieszczoną córę kusi samochodem. A TV bierze w nawias cały konsumpcyjny syf i stawia znak równości między szczęściem a nim. Mami tych, którzy dają się mamić manipulacją tanim, będąc bateryjkami w mechanizmie. Kapitalizm, największy absurd, że ludzie chłoną to jak gąbka. Włączają Vivę, czytają plotka. Media tworzą wzorce i sprzedają je w McDrive'ach. Po co ich szukać? Lepiej na wynos zamawiać, nie?